30 maja wspominamy świętego Ferdynanda III, króla. Ferdynand przyszedł na świat w roku 1198 jako syn Alfonsa IX, króla Leonu. Jego matka pochodziła z Kastylii i była siostrą świętej Blanki, matki świętego Ludwika IX, króla Francji. Po śmierci króla Kastylii Henryka I, królową została matka Ferdynanda, Berengaria. Zrzekła się jednak tronu na rzecz syna. Tak więc Ferdynand został królem Kastylii, kiedy miał 19 lat. W 1217 roku odbyła się w Valladolid jego koronacja. W rządach wspierała go mądra matka. W 2 lata po koronacji Ferdynand ożenił się z Beatrycze Szwabską, z którą miał 10 dzieci. W roku 1230 zmarł jego ojciec, król Leonu. Dzięki poparciu hierarchii kościelnej i matki Ferdynand został także królem Leonu. Odtąd te 2 państwa stanowiły jeden organizm, a długie lata wzajemnej rywalizacji i walki dobiegły końca. Po śmierci pierwszej małżonki, jako władca Zjednoczonych Królestw Kastylii i Leonu, Ferdynand ożenił się po raz drugi, biorąc za towarzyszkę życia Marię Ponthier. Z tego małżeństwa miał 4 dzieci. Łącznie z 2 małżeństw miał 8 synów i 6 córek. Całe 30 lat panowania Ferdynand poświęcił walce z Arabami, okupującymi sporą część Hiszpanii. Uparcie i konsekwentnie zdobywał na nich miasta Baeze, Jaén, Martos, Cordobę, Sewillę. Dlatego potomność nadała mu zaszczytny przydomek zdobywcy Andaluzji. Na wszystkich terenach zdobytych na Arabach stawiał kościoły i fundował klasztory. Powstawały też nowe diecezje w Baeza Jaén, w Cordobie, Sewilli, Kartagenie i Badajoz. W roku 1248 zmusił króla Maurów z Grenady do złożenia hołdu wasala. Natomiast w roku 1249 zdobył Kadyks. Po zdobyciu Murcji zarząd nad nią powierzył jednemu ze swoich synów. Obdarzony zdolnością rządzenia, przybrał sobie radę złożoną z 12 mężów zaufania. Wolał bowiem nie działać zbyt pochopnie. W Sewilli założył stolicę państwa. Położył wielkie zasługi w dziedzinie prawodawstwa hiszpańskiego. Zapoczątkował pracę nad kodeksem, które ukończył jego syn Alfons. Zapisał się ślubnie na polu nauki i sztuk pięknych. Był hojny w zapisach na uniwersytety w Salamance, w Walencji i w Valladolid. Był wzorem chrześcijańskiego męża stanu i rycerza, odważny, mądry, czysty w obyczajach, a dla pokonanych wspaniałomyślny. Tak jak piękne było jego życie, tak niemniej budująca była jego śmierć. W obecności grandów hiszpańskich przyjął wiatyk i udzielił synowi następcy błogosławieństwa. Przy odmawianiu Tedeum oddał Bogu ducha dnia 30 maja 1252 roku. Zmarł na wodną puchlinę, gdy miał 54 lata. Do wieku 18 kult świętego Ferdynanda ograniczył się jedynie do miasta Sewilli. Kanonizował go papież Klemens XI w roku 1671. Wśród cudów, jakie przy tej okazji wymieniano, przypominano fakt, że ciało świętego pozostało nienaruszone. Spoczywa ono w grobowcu w katedrze sewilskiej w osobnej kaplicy królewskiej. Na sarkofagu z kryształu i złota jest położona korona i insygnia królewskie. W doroczne święto wyrusza procesja na ulicę miasta. Na jej czele niesiony jest miecz świętego Ferdynanda. Po procesji otwiera się sarkofag i na nowo owija się zmumifikowane ciało na pamiątkę, że umierający król nakazał usunąć wszystkie insygnia władzy i w śmiertelnej bieliźnie posypał sobie popiołem głowę. Dnia 30 maja co roku przy sarkofagu świętego pełnią honorową wartę władze miasta biskup ze swoją kapitułą i kawalerowie zakonu rycerskiego. Na zakończenie bywa wygłoszona formuła, cytujemy: bardzo dawno temu, dnia 22 miesiąca Sivan w roku 5012 po stworzeniu świata, opuścił swoje ziemskie królestwo, Kastylię, Leon, Murcję, Toledo, Cordobę, Galicję, Jaén i Sewillę. Po tej formule sarkofag jest zamykany. Módlmy się.
Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.